Ej, cześć, witajcie w grze Etherlords 2. I dzisiaj rozpoczynam po raz kolejny kampanię Diamandy. I tutaj myślę, że fabularnie wiele różnić się nie będzie, ale walki mogą być też inne niż te, co mieliśmy w tej pierwszej. I zaklęcia też mogą się troszkę różnić, także ja tutaj też sobie ogram jeszcze tą część po stronie kinetów Diamandy. Zobaczymy, jak bardzo jest różne od tego, co widzieliśmy już tam wcześniej. Jeśli ktoś tutaj będzie oglądał dla fabuły, no to wystarczy, że obejrzy tamtą pierwszą część, bo w syntetach tutaj wiele się nie zmieni. No chyba, że ktoś chce zobaczyć właśnie różnice, jakie są, także zapraszam. Rozpoczynamy. Biały król przywraca do życia Diamandę, by pomogła mu w realizacji jego wielkiego planu. Wojowniczka łączy w sobie dwa rodzaje eteru. Musi więc wchłonąć trzy pozostałe. Z czasem Diamanda odkrywa jednak prawdziwe zamiary Białego Króla. Tak, ja tutaj właśnie w kampanii Diamandy dowiadujemy się, o co w ogóle tak naprawdę chodziło. Przejdziemy. Niezliczone dni upłynęły, odkąd zasiadłem na tronie w świątyni czasu. Od tamtej pory wielkie koło historii zatoczyło już niemal pełen obrót. W przededniu ponownego nadejścia czasu zmian zdałem sobie sprawę, że mój los jest już przypieczętowany. Wkrótce nadejdzie era nowego króla. Potężny i gniewny, zaślepiony rządzą władzy bohater przekroczy progi świątyni, by zająć moje miejsce. Okej, czy jak nam tutaj mówi Biały Król, to już się kiedyś zdarzyło i co jakiś czas mamy czas zmian. I jak on nastąpi, to jakieś zmiany następują, widać. Przynajmniej tutaj w tym zasiadaniu na tronie. Czyli władza się zmienia. No i on tutaj ma pomysł dla siebie. Wiele czasu spędziłem, szukając sposobu na odmianę mego losu. Na powstrzymanie nieubłaganego ruchu koła przeznaczenia. Pragnąłem zasiadać na tronie Białego Króla po wsze czasy. Tak oto ja, strażnik równowagi świata Eteru, znalazłem rozwiązanie. Wkrótce wszechświat zatrzyma się w miejscu i nikt już nie zagrozi mojej pozycji. Pozbawię ten świat mocy płynącej z eteru, zamieniając zamieszkujące go istoty w bezmyślne, trupie cienie, posłuszne mi we wszystkim. Okej, w sumie ciekawe, jakim eterem władza tutaj Biały Król, czy na przykład tym białym, który jest połączeniem wszystkich tych, które posiadają różne rasy, czyli te cztery, które znamy. Plan ten opracowałem po przestudiowaniu znaków z innego wymiaru. Świata pogrążonego w wiecznym bezruchu, do którego nie mają dostępu istoty żyjące pośród czterech słońc. Prowadzący tam portal został zamknięty wiele tysiącleci temu. Znalazłem jednak sposób, by przełamać magiczną pieczęć, choć wymaga to nie lada ofiary. Co mnie ciekawe, czyli zapewne każdy biały król tutaj włada tym światem, czy panuje nad nim, czy tworzy równowagę. Otwiera co jakieś tam tysiąclecia właśnie chyba ten portal i tak tutaj się dzieje, że trupie bestie przychodzą. No ciekawe, i później mają zagładę i po prostu wszystko jest od nowa. Potężni bohaterowie czterech ras sami przybyli na miejsce rytuału. Omamieni przez niepokojące wizje zsyłane przeze mnie. W chwili, gdy stanęli na głównym placu opuszczonego miasta, rzuciłem na nich potężny wir, który wyssał ich duszę.
Nasycony żywioł rozprzestrzenił się do najdalszych zakamarków wszechświata, a świat zadrżał, gdy na ziemiach dalekiej północy otworzył się portal do innego wymiaru. Może ten Biały Król miał już wszystko zaplanowane, ale jednak zaplanował to tak, jak miałoby być. Może na niego ktoś też odsyła wizję. Albo po prostu taka kolej rzeczy, bo oni zasiadają tak długo, że nie chcą puścić, oddać swojej władzy. Ostateczny podbój krain Eteru jest już tylko kwestią czasu. Wkrótce istoty z innego wymiaru przekroczą portal, rozlewając się z północnych terytoriów na wszystkie ziemie tego świata. Już niedługo wchłoną one dusze wszystkich zbuntowanych ras, pozbawiając je witalnej energii i własnej woli. Magiczna pieczęć wciąż próbuje zamknąć portal, lecz przewidziałem to i podjąłem odpowiednie kroki. Tylko moja moc podtrzymuje przejście łączące nas z innym wymiarem. No to by mogło być tak właśnie. Skoro jego moc podtrzymuje, także jego rola też tutaj jest. On myśli, że on to tak zrobił, ale coś tak wychodzi, że tak zawsze ma być. Na najdalszych krańcach świata Eteru gromadzą się dusze poległych bohaterów, by szybko rozproszyć się jak poranna mgła i odejść na wieki. Tam właśnie ujrzałem niezwykły widok. Dwa pasma Eteru, czarne i niebieskie, splotły się ze sobą jak walczące węże. Wzajemna nienawiść nie pozwalała im oddzielić się od siebie i spokojnie odejść w niebyt. Była to dusza Diamandy, magicznego połączenia dwóch wrogich ras. Tak, to już wiemy w sumie, ale bardzo ładna muzyka nam tu towarzyszyła. W mrocznej krypcie, na dalekiej północy, odnalazłem jej zwłoki, poznaczone śmiertelnymi ranami, a jednak nienaruszone przez upływ czasu. Uzdrowiłem jej ciało i ponownie tchnąłem w nie duszę. W chwili, w której rozwarły się wrota portalu, Diamanda otworzyła oczy. Ciekawe, czy każdy tak zaczyna po prostu, że planują coś takiego i dlatego mamy co jakiś czas ten czas zmian, bo oni nie chcą ustąpić dobrowolnie z tego tronu. Zgotowałem Diamandzie niezwykły los. Łączy ona w sobie dwa pasma Eteru. Rozkazałem jej więc zapanować nad pozostałymi. Gdy wchłonie już wszystkie cztery odmiany Eteru, posłuży mi do odprawienia ostatniego rytuału, dzięki któremu portal łączący dwa światy pozostanie otwarty na wieki. Dopiero wtedy będę mógł żyć w spokoju i bez końca. Nim jednak to nastąpi, czekają wiele niebezpieczeństw. Jej podróż, jak każda, zacznie się od pierwszego kroku. Niegdyś wielka wojowniczka, dziś jest tylko bezmyślną marionetką w moim ręku. Nim dopełni się los Diamandy, jej uśpiona dusza musi się przebudzić. Okej. Już chyba się obudziła. No tak, mamy mapkę. No dobra, spróbuję na trudnym. Także idziemy. Przebudziliśmy się, także. Przebudzona z wiecznego snu Diamanda musi uwięzić bohaterów pozostałych ras. Plan jej pana i władcy zaczyna przybierać realne kształty. To do dzieła. Słyszysz mnie? Nie. Tak, panie. Zatem słuchaj uważnie. Pora wreszcie poskromić
Strumień eteru niosący temu światu tylko śmierć, wojnę, bunt i nienawiść. Przywróćmy ład w krainach eteru. Przywróćmy go raz na zawsze. A ja będę stał na jego straży. Okej. Przywróciłem cię do życia i wybrałem na swoją orędowniczkę. Dopóki jednak nie będziesz gotowa, by wypełnić swoje przeznaczenie, twoja dusza pozostanie uśpiona, a ty sama będziesz równie bezwolna jak prymitywne istoty z zewnętrznych wymiarów. Aby odzyskać świadomość, musisz zabić dla mnie potężnego wojownika, jednego z twoich byłych pobratymców, Kinetę lub Syntetę. Gdy tylko wojownik ów padnie z twojej ręki, odzyskasz duszę. Leży to w mojej mocy. Ciekawe, no dobra. Jesteś jeszcze słaba, ale pomogę ci zwabić odpowiednią istotę. Gdy eter opuści jej ciało, a ona sama stanie się wątła i śmiertelnie blada, będzie dla ciebie łatwym łupem. No, na pewno jesteśmy słabi na pierwszym poziomie, to niewiele możemy. Zrobię, co rozkażesz, panie. Teleport po lewej stronie prowadzi do krainy ruchu. Ten po prawej do krainy syntezy. Okej. Okay. Pójdziemy tu, żeby zobaczyć, że jak to się kończy, gdy się przychodzi nie na tą stronę, co trzeba. Teleport przeniesie cię do wioski Kinetów. Zwab odpowiednio potężnego wojownika na wyspę, a następnie zniszcz prowadzący na nią most. Zrobione. Wkrótce osłabniesz, a wtedy wrócę, by wypełnić rozkaz mego pana. Tajemnicza wojowniczka zwabiła mnie na tę wyspę. Wkrótce trupia zaraza wyssie ze mnie resztkę sił, czyniąc bezbronną. W wiosce na północ stąd znajdziesz urządzenie, które pozwoli ci naprawić most. Śpiesz się. Spróbuję zatrzymać bohaterkę, którą uwięziłaś, ale musisz wrócić tu w ciągu 50 dni. Uratuję cię. W samą porę. No i tak to się stało w tej naszej kampanii. Zawiodłem się na tobie, ale dam ci jeszcze jedną szansę. Cofnę cię w czasie, do chwili, gdy podjęłaś się zadania. Stracisz jednak wszystkie przedmioty, które zdobyłaś w jego trakcie. Przejdź teraz z powrotem przez teleport syntetów. To twoja ostatnia szansa. Nie zniosę kolejnej porażki. Okej, okay, no tak tutaj w ramach ciekawostki, jak to wygląda. Gdy przejdziemy nie na tą stronę, to trzeba. O, widzicie, teraz już nie mamy wyboru. Okej. Okay. I naszym pierwszym przeciwnikiem będzie czerw. Co my tu mamy? Mamy awiaki. O, no nie za wiele. Wyczerpanie. Zdobany atak. Tutaj zabieramy atak. Mniejsze wygnanie. A. I awiaki. No dobra. Dobra, pozmieniałam sobie tutaj talię. Może taką mi się uda, bo próbowałam już to troszkę razy i coś mi nie idzie. To dopiero pierwszy przeciwnik. To nie wiem, czy ja dam tutaj w ogóle radę na trudnym. O, dobra. Mamy to. Tylko na pewno spowolni, ale zrobię sobie kolejnego. Dobra, ja tutaj rzucę to. Może zrobimy sobie swojego. Będzie to obrony. No pewnie. To już obronił.
Dobra, ale mogę sobie go wysłać. I już nie będzie mieć tych uroków jego. Będzie znowu do obrony, jak znowu nie da czaru powolnienia. Tak, no właśnie liczyłam, że tak zrobisz. A nie się obronię. Damy mu tutaj miecz. Wszystkie zaklęcia mam strasznie drogie. No ale dobra, przynajmniej wykorzystaję. No dobra, ja mogę tutaj coś w końcu przywołać do obrony. O, pewnie. I teraz tak jak ulepszysz? Nie. Zostaw sobie kolejnego. Dobra, i możemy wysłać tego też. Zrobienie nowego. Pójdziesz do ataku? Nie możesz, dobra. Atak kosztuje teraz jeden. Naprawił sobie. No dobra, wyślemy jeszcze raz. Tyle tutaj wyczerpiemy. Ile potrzeba atak? Od ataku już. Ale tego też wyślemy, niech sobie stwarza. Żeby tutaj używał punktów. Przynajmniej coś tutaj mogę zrobić. Okej, okay. Miał ten jeden punkt, ale miałam też obrońcę. Atak. Ha, jak widzicie, ma regenerację. Muszę mnie zaatakować. No niestety na się oberwie. Oj, one nie zginą. Żaden nie zginie. A mój też zginie jednak. Ta regeneracja zadziałała. Ale mam jeszcze jednego, to dobrze. Okej. Do ataku. Okej, trzy tury. Taka sama sytuacja będzie. Do ataku. No to raczej niewiele zmieni. Nie wiem, co mi jeszcze może przyjść tutaj. Bo każdej karty mam po jeden, tak mam 16 kart. No dobra, to idziesz. Ciekawe, że mnie nie zaatakował. Mógł pospać 3. No dobra. Chyba uda mi się wygrać. Ja już nie mam żadnych zaklęć. Tak i mogę. Bo że on ma żelazną skórę, to trzeba pamiętać. Nie możemy za bardzo przyspieszać. Ahoha! Mnie nie zaatakował. Komputer chyba mi daje wygrać. Normalnie wykinęła. Nie wiem, dlaczego nie atakował. Przepuścił mnie już. Powiedział, idź już diamanto. Już mi tu nie stój. Okej, mamy przebicie i mamy kas zdawiący, czyli siła maleje, więc do pulu. Kolejny kas. Fajnie. Bo od razu już sobie dam to. To jest za jeden i 5 punktów etery, także... świetnie. Dobra, jakoś się udało, to jedziemy dalej. O, tu mamy jakąś trupią istotę. Niewrażliwość, magiczne obrażenie. Już drugi poziom, a ja dopiero na pierwszym. W sumie mogłabym dać to. Te czerwie były niepotrzebne. Może tylko jeden. Zabierzemy te.
pewno to przebicie, to żeby mi przyszło. Wysyłanie będzie dobre, ale może jeszcze to zabierzemy. No i tutaj atak. Większy atak. Okej, tak spróbujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej. Znowu czerwie. Ja bym mogła dostać to, co bym chciała, na przykład ten gaz. No nie mogę. Same drogie rzeczy mi tutaj dało. Okej, on sobie przywołał i znowu czerwiec, który znowu mnie ugryzie. Bo dopiero teraz mamy strachliwość. Znowu się czerwia, on pójdzie do ataku. Okej, kolejnego sobie przywołał. Dobra, nie atakuje mnie, to ja zwiększam tutaj możliwości. Okej. I on mnie zaatakuje za 3. Fajnie. Dam to, to on uzbroi tego. Tak czuję. Ja już życia nie mam. A widać, starczyło. Co gorsza, już będzie mógł tutaj mieć. Jak? O, w końcu mi to przyszło. Chciałam, żeby mi to przyszło od razu. Teraz nawet jak te się pojawią, chyba że jej uzbroi. Wtedy tak. Chyba nie ma. To super. Oj, też nie ma ataku, ale to nic. Teraz mu tam damy. Dobra. Dajmy mu atak. Możemy tam czerwiec na przykład tutaj usławić. I tyle. No dobra, to też. O nie, zaczekajmy. Może coś tam zrobić. Albo może już nie ma. No dobra, wstajesz. Zabieramy twoje 4 punkty. Super. Atakujemy. No sporo turu musi tutaj minąć. Aha, fajnie. No to ja sobie go zabiorę. Damy z powrotem. Teraz możemy go uzbroić, a tylko jeden będzie mieć. Musimy więcej tego ataku tam zabrać. No, nie wiem, może być tutaj. No, 10 tur, wątpię, żebym przetrwała. Czy nie dostanę jakiś atak? Chyba już nawet nie mam zaklęć. To raczej... No właśnie, zginiemy zanim damy radę. Więcej ataku. Tak, gdybyśmy mieli więcej ataku, to by było lepiej. Tylko, że ja już nie mam, więc miałam tyle, ile mogłam. Trzeba dać więcej bólu też. Gdyby te czerwie tutaj ginęły, to jego też to zrani. Oj, może takie właśnie doładowanie, może to będzie lepsze. Zamiast tego będziemy tutaj w ataku. Okej. Mamy talię. Próbujemy. Okej. Widzę, że już mi tutaj setka zostawiący, to dobrze. No nie mam za bardzo co zabrać.
Dlaczego on może już tyle jednostek przywołać, ale ja dalej nie chcę. Tylko nic nie przychodzi. Tutaj, czerwiek, wyjaśnimy. Ale będę musiał je dopakować. No właśnie, to tak zrobił. 5 punktów mamy. Okej, on nie ma żadnych, to teraz zastopujemy go. Jeszcze go stać, tak? Na atak. Mam 4 punkty, nie wiem. Okej, mamy awiaka. Kolejnego. No ale tu już mnie nie zranisz. Zróbmy sobie kolejnego awiaka. Dobrze? Ile ja tam... Nie mam nawet. Nie trzeba blokować. Idziesz do ataku. Zabierzemy sobie od niego te 5 punktów. Dajemy mu wszystko, co jest. Dajmy też tutaj na takiego. Okej. Jego możemy do talii. To będziemy płacić. To 3 punkty też zapłacę za stworzenie. Okej, fajnie. Czy nam to starczy? No właśnie. Po wszystkim. Też sobie stworzymy. Ja nie mam rozpraszania, uroku, ani niczego takiego. Że po jednym. Nie możemy blokować. A, mogę czary rzucić pewnie. Nie będę podchodzić. I nie puści. O, to super. Możemy tutaj ulepszyć. Uśpieszymy ten nasz atak. A musimy się tutaj śpieszyć. Okej, okay, super. Przyszedł jeszcze jeden. Chyba będzie 3, tak? Nie. Jeszcze raz. Okej, i mamy go. O nie, udało się, świetnie. No tu musieliśmy postawić na odebranie ataku i... swoje. O, fala. Tego na pewno nie miałam. W tamtej kampanii diamenty, ale fajnie. Jak najbardziej nowe zaklęcia się nam przydają. Tutaj możemy sobie dereptać, nic się nam nie dzieje. Okej, okay, mamy jeszcze Ochitsa na swojej drodze. One tu tam mają... To jest na istoty trupie, także nie trzeba będzie. Cyklosa. Muszę go zablokować, bo tyle go widzieliśmy. Nierzeczywistość. Może nierzeczywistość damy. O, dwa wiaki. Może dajmy zamiast tego, tak już nie było im potrzebne. Też drugi poziom. Dobra, to jak teraz to wygramy, to będzie nasz. Okej, okay, te nie atakują od razu, to tyle dobrego. Dobra, rzucimy to. Nic mu się nie stanie. No ale nie chcę stracić tutaj tego gazu. On też chciał na mnie to rzucić. Dobra, troszkę musisz nam tutaj zranić. Widzę same wzmocnienie. Nie będzie na moje jednostki. Ale przynajmniej odbierzemy im atak. Jeśli nie ma wzmocnień, to idziemy bezpieczni. Nawet możemy wysłać. Czekać na swoje. Ale to się nie wygląda, żeby jakieś wyszły. Okay. No dobra, ja nic nie mogę, no. Pewnie, wszystkie zaklęcia mi zabrał. No dobra, dajmy też.
co to? Energia. No, ale to... Okej, w końcu jakiś... Tutaj nasz... się zjawił awiak. Dobra, robimy kolejnego. Ty możesz atakować. Aha. A, muszę płacić 1 punkt, no nie? Zapomniałam o tym. Dobra. No niestety. A w sumie to niewiele mi tam dano. Damy tego. Nie, trzeba mi zabierać punktów. Dobra. No tak, zepsułam to niestety. Teraz żaden atak mi nie przyjdzie zapewne. Dobra, i mój zginie za chwilę. I możemy go jeszcze dopakować. Chyba mogę lepiej tego. Daje ile? 2 punkty. No to tak średnio mi to zadziałało to. Wiem, że zginiesz. No teraz mi to przyszło. Trochę za późno. Okay, dostajesz. Chociaż wydaje mi się, że jeśli nie dostanę jakiś tutaj... on się jeszcze leczy. Chyba. Nie damy radę. A jak ginę w następnej turze. Ach, jak potrzeba, to nic nigdy nie jest dobrze. Tak, też został, ale ja już ginę. No i muszę czekać, aż ułoży mi się tutaj dobra talia. Mam nadzieję, że tym razem tak będzie. Nic tam nie zmieniałam. Teraz mi nie przeszło. Tutaj ten gaz wdawiący to będą mnie ranić. Mogę go wysłać. Zawsze to będzie jakieś opóźnienie. Jasne. Dobra, mamy gaz. To jesteśmy bezpieczni. Teraz żeby mi tylko przyszły te moje jednostki gdzieś szybciej. Pewnie. Dobra, mamy. Energia nic nie pomoże. Jedziemy z atakiem. No za wielki to on nie jest. Ale może się uda. Na razie tyle. Zabierzemy jak eter. Pewno atakujemy. Też możesz atakować. Punkty. No muszą mi przyjść te wzmocnienia, bo tak to... to może być ciężko. Wychodzi to sobie trzeba jak zawsze. Dobra. Okej, okay, to przyszło w dobrym momencie teraz. No, ja bym się tak nie cieszyła. Właśnie przegrałaś. Ale dzięki, że cieszysz się dla nas. No, ty. Fajnie, ułożyłeś się. No, z początku musimy tak troszkę liczyć na to szczęście. Okej, mamy już Pterosa, fajnie. O. Poziom. Chciałabym mieć wszystkie na pewno. Fajnie by mieć koncentrację, fajnie by mieć wykrywanie pas, ale damy sobie zapasy, zobaczymy jak to będzie. Chociaż zapasy bardzo często wypadają. Może zrobimy koncentrację, później wykrywanie pas. Na pewno te trzy bym chciała mieć. Nie artefakty. Jakieś zdrowie, by było super. Zapasy, koncentracja, pasma, artefakty i
zdrowie. Siła na przykład. Ale czy mi wypadnie? Dobra, to dajmy sobie koncentrację. Bo zapasy jeszcze wypadną. Może jakoś dam radę. Jakiś klucz? Weź ten klucz i przejdź przez teleport nieopodal wulkanu. Po drugiej stronie znajdziesz odpowiedniego bohatera. Zwab go w pułapkę, a pierwsza część mego planu zostanie wprowadzona w życie. Okay. Jak rozkażesz, panie. Okej. Okay. O, tam widzisz, jak przeciwnik jest, gdzie ty idziesz? To teraz zobaczymy, jak to diamanta zrobiła. Betę. Halo, jest tam kto? Tutaj mamy. Kim jesteś? Co tu robisz? Chodź, chodź. Za dużo chciałbyś wiedzieć, głupcze. Zapłacisz mi za te słowa! Własnym życiem! Ty siedzisz w pułapce. Jesteś w pułapce. Wkrótce osłabniesz, a wtedy powrócę, by wypełnić polecenie mojego pana. Okej, okay, tu będzie na pewno jakaś inna walka, ciekawe, jak sobie poradzimy z nią. Okej. Okay. To super, mamy bohatera uwięzionego. Udało ci się schwytać odpowiedniego bohatera. Teraz odszukaj świątynię, chroniącą ziemię syntetów przed wrogą magią. Jej moc nie pozwala mi obudzić twojej duszy. Przejdź przez teleport na wschodzie, a trafisz na drogę prowadzącą wprost do kaplicy. Okej. Okay. No dobrze, super, mamy. Na wschodzie, czyli... i tu? No dobra, niech będzie. No nie ma jednego teleportu. No tu jeszcze mamy jakiegoś łącznika czwartego poziomu, no ale to będziemy z nimi walczyć w kolejnych odcinkach, w tym to będzie wszystko.